Aktualności kulturalne. Robert Gliński, reżyser filmowy, jest moim gościem. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Robert Gliński zrealizował wiele filmów, ale takie bardzo pamiętne filmy i nagradzane to między innymi Cześć Tereska i film historyczny Wszystko co najważniejsze o Aleksandrze i Oliwatach. No i teraz znów realizuje pan film poniekąd historyczny, bo o historycznych bohaterach, ale jak się okaże z naszej rozmowy, zapewne on też ma pewne odniesienia do współczesności. To jest historia, to jest film pod tytułem Kamienie na szaniec, właśnie zakończone zdjęcia. Tytuł, który na pewno państwu się kojarzy z książką pod tym samym właśnie tytułem, książką Aleksandra Kamińskiego, Kamienie na szaniec. To była dla pana ważna książka? Oczywiście ta książka jest ważna, myślę, dla wszystkich pokoleń wychowanych w tym kraju. Od czasów wojny właściwie każda generacja się o tą książkę otarła. No, czytaliśmy ją w szkole, były dyskusje, niektórzy ją odrzucali, niektórzy akceptowali, niektórzy się wzruszali i płakali nad losem Zośki i Rudego, ale każdy no, musiał w jakiś sposób się do niej odnieść. Film, który robię, chciałbym, żeby był filmem współczesnym. Oczywiście możemy zapytać, jak współcześnie opowiedzieć o kamieniach. No, kamienie to nam się kojarzą teraz z woreczkiem żółciowym albo z kibolami, którzy wybijają szyby w samochodach. A tutaj mamy kamienie rzucone na szaniec. To jest cytat z wiersza Juliusza Słowackiego. Juliusza Słowackiego. Testament mój, gdzie właściwie on zawarł taki swój pewnego rodzaju testament, przesłanie dotyczące istoty kultury. I to się zaczyna, niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec. A kiedy trzeba na śmierć, idą po kolei jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. I o tym, że kiedy trzeba na śmierć, idą po kolei jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec, to no, wszyscy właściwie ten kawałek pamiętamy, a nie pamiętamy, że przed tym jest, że trzeba nie tracić nadziei i nieść przed narodem kaganiec oświaty. Panie Robercie, ale jak cytuje pan słowa Juliusza Słowackiego, jego wiersz, to można pomyśleć, aha, to obejrzymy taką romantyczną historię, taką właśnie zainspirowaną postawą romantyczną, bohaterstwo, oddawanie życia dla ojczyzny. Czy to właśnie o tym jest ten film? Czy pan jednak będzie próbował coś nowego na ten temat powiedzieć, może zaskakującego, może jednak inaczej? No właśnie nie do końca. I to jest fantastyczne w tej powieści i myślę w ogóle w całej tej tym pokoleniu, o którym ta powieść opowiada, że to byli harcerze, szare szeregi. To nie była Armia Krajowa, to nie byli żołnierze. I w tych chłopcach jest coś fantastycznego, że oni mają prawo do refleksji, mają prawo do zastanowienia się nad tym, czy oni mogą zabijać, czy mogą poświęcić swoje życie, swoich rodzin, swoich kolegów dla idei. I właściwie o tym jest ta powieść, bo na przykład jeden z bohaterów, Alek, nie chciał strzelać. On nie chciał strzelać, bo uważał, że nie ma predyspozycji, że to przekracza jego możliwości moralne. Czy ja dobrze rozumiem, że chce się pan zmierzyć z mitem po to, żeby pokazać, że za każdą taką decyzją, na przykład o wzięciu broni do ręki, no, stały wątpliwości, ludzkie wątpliwości. To byli żywi ludzie, to nie były posągi, prawda? Tak. Znaczy, z jednej strony była emocja, że tu jest wróg i trzeba z tym walczyć i tak dalej, a z drugiej strony refleksja, jaka będzie tego konsekwencja, co to wywoła i tak dalej, i tak dalej. Więc to, co jest fantastyczne w tych chłopakach, to, że to byli ludzie. To byli ludzie o głębokich osobowościach. Ale ich było wątpliwości. Szukali swojej drogi,
A nie była to droga prosta. Ich było trzech. Trzech fantastycznych chłopaków. Jan Bytnar, Rudy, który podobno był geniuszem matematycznym. Był obdarzony talentem konstruktorskim. Drugi to był oczywiście Maciej Aleksy Dawidowski, Alek. No i Zośka, Tadeusz Zawadzki. Pan się zdecydował na to, żeby... bohaterami tego filmu nie są trzej chłopcy, tylko dwaj, jak słyszałem. Tak, tak, tak. Początkowo chciałem, żeby to była ta trójka, natomiast no, najsilniejsza relacja, konflikt i zderzenia układały się pomiędzy Rudym a Zośką. No, Rudy w pewnym momencie jest aresztowany i Zośka chce go odbić. I to jest no, taki układ, bym powiedział, nawet westernowy, że bohater, szeryf chce odbić swojego kolegę, który jest w łapach bandytów. Film, zdjęcia do filmu są już ukończone. Pan w tej chwili montuje. Na ekrany wejdzie wiosną, prawdopodobnie w marcu. Jeszcze powiem tylko, że w głównych rolach wystąpią Tomasz Ziętek, który zagra Rudego, i Marcel Sabat Zośkę, a także wystąpią znani aktorzy Andrzej Chyra, Danuta Stenka między innymi. No, czekamy na pana film Kamienie na szaniec. Naszym... Rudy i Zośka będą grani przez debiutantów. To będzie po raz pierwszy na ekranie młodzi chłopcy. Naszym gościem był Robert Gliński, reżyser filmu Kamienie na szaniec, który zobaczymy wiosną.